yo! Nico! That's right! Y'all ready for the dancehall track? You don't know, say! Dziś przez Polskę przetoczyły się okropne burze, mocno wiało, padał deszcz, no i też zrobiło się znacznie chłodniej. Taka chwila, że tak powiem, rezerwy i pauzy od upałów to właśnie te kolejne 24 godziny, a później znowu temperatura zacznie się rozkręcać. Jednym słowem, po burzy zazwyczaj wychodzi słońce. I tak będzie w tym tygodniu. O Menamensach zapraszam na prognozę. Zaczynamy od tego, co dzieje się na kontynencie europejskim. Mamy sprawców tego burzowego zamieszania, czyli te niże, które są we wschodniej części kontynentu. Kolejny front to już nad Niemcami. Ta strefa też biegnie w naszym kierunku. W sumie okazuje się, że nad Polską będą takie trzy różne strefy frontów, które dadzą opady deszczu w zasadzie, czasami jutro burze. Jeszcze chwila z takim bardzo ciepłym powietrzem we wschodniej Polsce, bo do części zachodniej kraju dotrze raczej chłodniejsze, przyjemniejsze powietrze, co przełoży się na temperaturę w ciągu dnia. No i tutaj już widać zarys tej frontowej sytuacji. Jeden front, który się odsuwa, tam jeszcze na nim trochę burz. Kolejna strefa to Mazowsze, Ziemia Łódzka, gdzieś tam Podlasie, Suwalszczyzna i opady deszczu. No i temperatura w nocy spada do 12, 13 i 17 stopni na południu Polski, w centrum około 13, 14, na północy do 15 stopni. W zasadzie w nocy w wielu miejscach Polski to niebo będzie takie płaczące, mało przyjemne, no i wilgotne. A w ciągu dnia, już po przejściu niektórych z frontów atmosferycznych, bo będzie ich kilka, ten na południowym wschodzie, jeszcze jeden w centrum i następny, który przyjdzie do nas nad Niemiec, zrobi się na chwileczkę pogodnie, tylko i wyłącznie na południu, gdzieś w rejonie Wrocławia, może Śląsk też. I tutaj 24-25 stopni, w centrum do 25, na Dolnym Śląsku możemy liczyć również na pogodne niebo, ale już tutaj linia Odry raczej z deszczem. A tam we wschodniej Polsce będziemy niestety liczyli znowu na burzę. Ale przez tą niższą nieco temperaturę te burze jutro nie powinny być aż tak gwałtowne. W środę spokój w zasadzie, jeśli chodzi o burzę, tylko w Małopolsce do 32 stopni, aż tam bardzo gorąco. Czwartek upalny, 32-33, pogodnie, tylko na północnym wschodzie delikatnie ma kropić. No i rozkręca się temat wyładowań burz od piątku. Na początek będzie to Małopolska, a w sobotę praktycznie wszędzie te zjawiska będą się nasilać. Ale temperatura będzie temu sprzyjać, bo będzie bardzo gorąco, zwrotnikowe, afrykańskie powietrze. Z jednej strony wakacyjna aura, a z drugiej strony burze, które no niewątpliwie kojarzą nam się z latem. Dziękuję, do zobaczenia, dobranoc, spokojnego wieczoru.